Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy już wspólne dzierganie naszego nowego sweterka ze strony www.garnstudio.com. Będzie to sweterek o nazwie Yellow Tulip Jacket. Informacja, jeżeli chodzi o ten sweterek w wzorze, jest następująca. Aby wykonać ten sweterek, potrzebujemy druty o rozmiarze 4 mm oraz druty o rozmiarze 3 mm. We wzorze jest informacja o tym, że potrzebujemy druty pończosznicze oraz druty z żyłką, natomiast ja będę pracowała tylko na drutach z żyłką, ponieważ w momentach, kiedy będę potrzebowała tych tak zwanych drutów pomocniczych, będę używała po prostu Magic Loopa i pokażę Wam, jak tego dokonać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o próbkę, jest tutaj informacja o próbce, którą wykonuje się z 21 oczek na szerokość i 28 rzędów na wysokość jerseyem i ta próbka daje nam 10 na 10 cm. Już we wcześniejszym filmie pokazywałam, jak robimy tą próbkę i jak dobieramy do niej druty. Przypomnę jeszcze tylko, że próbkę robimy tak, aby wyszedł nam właśnie wskazany rozmiar. Natomiast ja będę używała sobie drutu po rozmiarze 4,5 mm oraz 3,5 mm na ściągacze, ponieważ moja próbka wyszła 10 na 10 cm robiona na drutach 4,5 mm. Także bierzemy oczywiście włóczkę, włóczka Drops Bell od Garn Studio. Jest to włóczka o wyjątkowo fajnym składzie, bardzo dobrym. Zawiera bawełnę, wiskozę i len, żadnych sztucznych składników. Także jest wyjątkowo przyjemna i zdrowa dla naszej skóry, szczególnie latem. Więc ja będę korzystała z włóczki białej, o kolorze białym. I już kiedy mamy zrobione nasze próbki, o których, tak jak mówiłam już wcześniej na poprzednim filmiku, dobieramy sobie teraz nasz rozmiar. Ja będę pracowała na rozmiarze M, natomiast każdy z Was może sobie pracować na rozmiarze odpowiednim dla Was. No i tak, sweterek ten można robić w rozmiarze od S do 3XL. Jeżeli chodzi o wzór, we wzorze macie podane wszelkie informacje dotyczące ilości włóczki, czyli tak, rozmiar S potrzebuje około 400 gram tej włóczki, rozmiar M 450 gram, rozmiar L 500, rozmiar XL również 500, natomiast XXL potrzebuje tej włóczki 550 gram, natomiast 3XL będzie potrzebował włóczki 600 gram określonego koloru. I teraz tak, jeżeli chodzi o ilość nabieranych oczek. Nabieramy oczka również tyle, ile potrzebujemy na nasz określony rozmiar. Czyli tak, rozmiar S nabiera na druty z żyłką 3, ja nabieram na druty z żyłką 3,5 mm, wy w zależności od tego, jaka wyszła Wam próbka i na jakich drutach, nabieramy tak. Rozmiar S nabiera 258 oczek, rozmiar M nabiera 278 oczek, rozmiar L nabiera 290 oczek, natomiast rozmiar XL nabiera 322 oczka, XXL 354 oczka, a 3XL nabiera 386 oczek. I to jest informacja podana we wzorze i to mamy tył i przody. Tył i przody i tam jest ta informacja, jeżeli chodzi o ilość oczek. No więc tak, na druty z żyłką te od ściągacza, czyli te mniejsze, nabieramy sobie tą odpowiednią ilość oczek, która jest podana we wzorze. W moim rozmiarze jest to 278 oczek. Pokażę Wam, jak ja nabieram oczka. Nitkę od kłębka mam tutaj. Tutaj mam ten ogonek. I łapię, umieszczam sobie tą nitkę tak na dłoni. Zawijam na kciuku, następnie na palcu wskazującym i te dwie nitki trzymam sobie tutaj pozostałymi palcami. Powstaje mi tutaj taka dziurka.
I właśnie w tą dziurkę będę się wbijała i nabierała moje oczka. Upewniam się, że jeszcze dobre druty wzięłam, tak? 3,5. I tak, wbijam się w tą dziurkę, następnie łapię nitkę od palca wskazującego i przez tą dziurkę przeciągam. Mam pierwsze oczko. I znowu kciuk idzie tutaj, umieszczam drut od środka do kciuka, do palca wskazującego i znowu przez dziurkę od kciuka. I mam drugie. I tak nabieram odpowiednią ilość swoich oczek. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę na swój rozmiar oraz na ilość oczek podanych we wzorze. U mnie na rozmiar M jest to 278 oczek, więc jak nabiorę, za chwilę do Was wrócę i powiem Wam, co robimy dalej. Ja już mam nabrane moje oczka na druty. Zobaczcie, ich jest naprawdę dużo. Dlaczego? Ponieważ będziemy pracować całość. Będzie to sweterek bezszwowy, nie będziemy mieli elementu przodu jednego, drugiego i tyłu. Natomiast to będzie wszystko w jednej całości i później będziemy dorabiać do tego rękawy. Dlatego tu jest zarówno pierwszy przód, tył, jak i drugi tył na drucie. Także drugi przód na drucie, także tutaj mamy wszystkie oczka, które będą nam potrzebne na całość naszego kardigana. I co mamy teraz? Jak już nabrałyśmy sobie te oczka, jest ich trochę, będzie to długa i żmudna praca, ponieważ są to cienkie druty, natomiast myślę, że będzie ona nam wynagrodzona w postaci pięknego sweterka i bardzo przyjemnego z tej włóczki, jeżeli chodzi o letnią odzież. Więc tak, tutaj już nabrałyśmy oczka i informacja jest taka, że przerobić pierwszy rząd na lewo, na lewej stronie robótki. Czyli cały rząd przerabiamy sobie na lewo. Ja sobie pierwsze oczka też przerobię na lewo, później będę przerabiała je tak, żeby ładny brzeg wyszedł. Więc tak jak mówię, nie jest to robótka na okrągło, więc możemy przerabiać te oczka dowolną techniką, czyli tak, jak jest Wam najlepiej. Teraz, kiedy ten pierwszy rządek już mamy za sobą, zaczynamy już taki jakby nasz wzór tutaj z plisą i następnie na okrągło oczka prawe. I uwaga, oczka ściągacza. I uwaga, ponieważ nasza plisa będzie składała się ze ściegu francuskiego, będą to cztery oczka tutaj ściegu francuskiego, natomiast cała reszta będą to oczka z ściągacza. Także zaczynamy sobie, tutaj jest informacja we wzorze, że dalej przerabiamy ściągaczem następująco. Cztery oczka oprzycia przodu ściegiem francuskim, czyli tutaj będą same oczka prawe, a następnie dwa oczka prawe, dwa oczka lewe będziemy powtarzać, aż zostanie nam sześć oczek na końcu naszego rzędu. I to będą tak, tutaj będą te cztery ostatnie, to będą cztery oczka prawe, a tutaj te dwa będą dwa oczka z naszego ściągacza. Czyli przerabiamy sobie cztery oczka na prawo. Ja sobie pierwsze oczko ściągam i następnie mam raz, dwa, trzy. I to są te nasze cztery oczka w ściegu francuskiego. I teraz mamy dwa oczka prawe i dwa oczka lewe. Raz i dwa. I znowu dwa oczka prawe i dwa oczka lewe. Raz, dwa. Dwa prawe i dwa lewe. I tak do końca. I zatrzymujemy się. Na końcu będziemy mieli 6 oczek prawych. Pamiętajcie, że tutaj na samym końcu, jak dojdziemy do tego momentu, to mamy 6 oczek przed końcem, będzie to 6 oczek prawych na samym końcu naszej robótki. Czyli teraz robimy sobie 2 oczka prawe i 2 oczka lewe. Zatrzymujemy się 6 oczek przed końcem rzędu i wszystkie pozostałe oczka przerabiamy na prawo. Tutaj robimy ściągacz, a tam 6 oczek pozostałych na końcu przerabiamy na prawo. Ja już dochodzę, zobaczcie, tutaj do końca tego rzędu. Tutaj mam dwa oczka lewe,
A następnie zobaczcie 2, 4, 6 oczek prawych. Czyli te ostatnie oczka muszę przerobić na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Ostatnie oczko przerabiam sobie na lewo, żeby mi ładny brzeg wyszedł. I teraz uwaga. Rząd drugi. Obracamy sobie robótkę na lewą stronę. I zobaczcie. Te pierwsze oczka mają być oczkami francuskimi, robione ściegiem francuskim, więc ja sobie pierwsze oczko ściągam i trzy kolejne oczka przerabiam na prawo. Raz, dwa i trzy. I teraz lecę po tych oczkach. Lecę teraz tak, jak one mi tu schodzą z drutu, czyli tutaj robię ściągacz i mam dwa oczka lewe, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe. I pamiętajcie, dochodząc do końca okrążenia, do końca tego rzędu, żeby tutaj na końcu cztery ostatnie oczka były przerobione ściegiem francuskim. O tym musimy pamiętać. Cztery ostatnie oczka przerobione ściegiem francuskim, a tak ściągacz przerabiamy tak, jak schodzą nam oczka z drutu. Czyli tam, gdzie mamy dwa prawe, tam dwa prawe. Tam, gdzie dwa lewe, tam robimy dwa oczka lewe. Pamiętając o tych czterech ostatnich oczkach jako ścieg francuski. Jestem znowu cztery oczka przed końcem rzędu. Tutaj miałam ostatnie dwa lewe. I teraz te cztery oczka przerabiam sobie na prawo. Znaczy się przerabiam trzy na prawo, a ostatnie oczko przerabiam na lewo, żeby brzeg ładnie wyglądał. Więc mam ostatnie oczko lewe i to jest ten mój ścieg francuski. I co teraz? W związku z tym, że musimy już tu gdzieś na początku zrobić sobie dziurkę na guziczek, żeby nasza bluzeczka tam na dole się nie rozkładała, już Wam tłumaczę, jak robimy nasz guziczek. A więc tak, lecimy dalej. Zobaczcie, tutaj ściągamy sobie pierwsze oczko jako oczko brzegowe. Następnie mamy oczko prawe, bo tu jest ten ścieg francuski. I teraz co? Zobaczcie, trzecie i czwarte oczko przerabiamy sobie razem na prawo. Czyli te dwa oczka wbije się tutaj od tej strony, od dołu, w obydwa oczka. W ten sposób przerobię je na prawo i one przechylają mi się w prawą stronę. I teraz robię sobie narzut. Tutaj mam narzut i dziurka będzie w tym miejscu, gdzie jest narzut. I teraz kontynuuję dalej moją pracę i tutaj mam znowu nasz ściągacz. Czyli mam dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, dwa prawe, dwa lewe. I teraz tak, przerabiamy w ten sposób do czterech ostatnich oczek na moim drucie, na Waszym drucie. I znowu te oczka, cztery ostatnie, przerabiamy jako ściegiem francuskim, tak żebyśmy tutaj miały taki ładny wzorek z tych paseczków ułożony. Tutaj nie robimy dziurki oczywiście, dziurka będzie z tej strony, więc tam na końcu po prostu przerabiamy oczka ściegiem francuskim. I zaraz po tym pokażę Wam, co będziemy robiły dalej. Ściągacz ten mamy przerobić, jeżeli chodzi o wzór. Informacja jest taka, że ściągacz ten przerabiamy do około 3 cm. A następnie będziemy sobie zamykały oczka i przejdziemy już do drutów grubszych i będziemy przechodziły do tak zwanego jerseyu. Będziemy pracowały wtedy samymi oczkami prawymi i lewymi przez czas jakiś. Także ten ściągacz będziemy robiły przez około 3 cm. Ma on mieć tutaj około 3 cm. I teraz jeszcze informacja, jeżeli chodzi o guziczki. Guziczki w zależności od rozmiaru, zależy od tego, jaki, która z nas ma, będzie robiła rozmiar na tego sweterka. Każda będzie przerabiała dziurkę w innym miejscu. Natomiast sposób przerabiania tej dziurki będzie dokładnie ten sam, czyli zamykamy sobie dwa oczka, przechylamy je na prawo, a następnie robimy narzut. W kolejnym rzędzie będziemy po prostu ten narzut przerabiać na prawo. Dziurki na guziki będziemy rozmieszczać w zależności też od rozmiaru,
czyli sprawdzamy sobie we wzorze, mamy informację dziurki na guziki. I każdy rozmiar podany jest, w którym miejscu mają być guziki. W przypadku rozmiaru S guziki mają być rozmieszczone co w czwartym, na czwartym centymetrze, 12, 21, 29, 38 i 46 centymetrze naszej robótki, czyli odmierzamy sobie tutaj 4, 12, 21 centymetr i tak dalej. Natomiast ja zrobiłam tutaj dziurkę już na początku. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zrobimy gdzieś na czwartym, no to tutaj już nam się będzie ta robótka rozłaziła, ten sweterek. Więc odliczmy sobie tak jakby ten pierwszy, ta pierwsza dziureczka jest w tym miejscu. Natomiast kolejne będziemy odmierzać już zgodnie z tym właśnie opisem dziurek na guziki według wzoru, czyli jak w tym momencie jesteśmy, to od tego momentu będziemy mierzyć sobie teraz tak. Tutaj jest 4, to tutaj będziemy miały następnie na 12 cm, 21, 29, 38, 46 i tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie na każdy na swój rozmiar i ustalcie, w którym miejscu będziecie mieli guziki. Patrzycie na swój wzór, jeżeli chcecie dokładnie według wzoru zrobić na swój rozmiar i tam na tej podstawie wykonujecie sobie odstępy między dziurkami. Także tutaj przerabiamy po prostu teraz sobie dalej ściągacz i zaraz po tym ściągaczu przejdziemy już do jersey. Jestem już te cztery oczka przed końcem rzędu. Zobaczcie, tutaj jest mój narzut. I co teraz muszę zrobić? Po prostu tutaj za tylnią nitkę przerabiam go tak jakby na prawo. Wszystkie te trzy oczka tutaj przerabiam na prawo. Następnie ostatnie przerabiam sobie na lewo, żeby ładnie układał mi się tutaj mój brzeg. I zobaczcie, powstała nam tutaj taka mała dziurka na guziczek. To jest nasza dziurka na guziczek. Tu jest nasza plisa. A tu mamy dziurkę na guziczek. I teraz nasz ściągacz razem z tym brzegiem naszej robótki musimy przerobić na szerokość, na długość około 3 cm. Więc pracujemy dokładnie w ten sam sposób. Na razie nie robimy dodatkowych dziurek. Po prostu robimy ściągacz do wysokości około 3 cm. Następnie będziemy przechodzić dalej. Kiedy nasz ściągacz już ma odpowiednią długość, przechodzimy do tak jakby kolejnego etapu naszego sweterka i tutaj mamy informację, że po przerobieniu tych 3 cm ściągacza musimy przerobić jeden rząd oczek na prawo, na prawej stronie robótki i równocześnie zamykając odpowiednią ilość oczek. I teraz tak. Rozmiar S musi zamknąć 48 oczek, M 52 oczka, L 56, XL 58, 2XL 64, a 3XL 72 oczka trzeba zamknąć. Również we wzorze znajdziecie opis, w jaki sposób obliczać sobie, co ile oczek trzeba te oczka zamykać. I tutaj jest informacja tego typu, że zamykanie oczek w przypadku, kiedy mamy tutaj jeszcze tą plisę na przodzie i tyle, wygląda w ten sposób, że musimy od ilości oczek, którą mamy na drutach, odjąć sobie 8 oczek tej naszej plisy, ponieważ tu mamy 4 i po drugiej stronie również mamy 4 oczka plisy. I na przykład podam Wam na moim przykładzie, na rozmiarze M. Ja mam w tym momencie na drutach 278 oczek. Odejmuję sobie te 8 oczek plisy i mam 278 oczek. Muszę zamknąć 52 oczka, czyli te 270 oczek dzielę sobie przez 52 i wychodzi mi 5,19, co oznacza, że w odstępach co 5 oczek muszę zamknąć sobie oczka. Jak będę to robić? Te oczka brzegowe, czyli ten mój ściek francuski, zostawiam, nie ruszam go. I wtedy liczę sobie, co piąte oczko musi być zamknięte. I liczę raz, dwa, trzy i czwarte i piąte zamykam sobie razem. I dalej raz, dwa, trzy, w zasadzie nie trzy, tylko cztery, bo to ma być czwarte i piąte. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i czwarte, piąte
zamykam razem. Czwarte, piąte, czyli trzy. Czyli trzy oczka liczę. Raz, dwa, trzy, czwarte, piąte zamykam. Raz, dwa, trzy, czwarte, piąte zamykam. I muszę mieć tych zamkniętych oczek 52. Czyli po zamknięciu tych wszystkich oczek muszę mieć 226 oczek na drucie. I teraz tak, rozmiar S będzie zamykał oczka również co piąte oczko musi być zamknięte. Rozmiar M co piąte oczko, rozmiar L co piąte oczko, rozmiar XL i XXL będą zamykały następująco. Będą zamykały czwarte, piąte razem, a następnie trzecie, czwarte i znowu czwarte, piąte razem i trzecie, czwarte, ponieważ u Was z dzielenia wychodzi prawie 5,5, więc musicie zamykać w ten sposób właśnie, żeby zamknąć tą Waszą liczbę oczek. XL ma zamknąć 58 oczek, a 2XL ma zamknąć 64 oczka. Więc musicie liczyć sobie po kolei, ile tych oczek już zamknęłyście, żeby one były zamykane w równomiernych odstępach. Natomiast 3XL ma zamknąć 72 oczka i po zamknięciu ma mieć 314 oczek, czyli około 5,25 po dzieleniu wychodzi, więc tutaj też będzie około co piąte oczko musi być zamknięte, tak? Czyli dlaczego ja liczę w ten sposób? Ponieważ zobaczcie, raz, dwa, trzy, czwarte i piąte, jeżeli zamknę, to tak w zasadzie zostanie mi jedno i będzie to czwarte, a piąte będzie zamknięte. I znowu raz, dwa, trzy, czwarte i piąte zamknę, zostanie mi z tego jedno oczko, czyli będą to cztery oczka, a piąte będzie zamknięte. I znowu trzy, czwarte i piąte zamknę, jedno oczko z tego zostanie i będzie to czwarte oczko, a piąte oczko będzie zamknięte. I w tym momencie przerabiamy już tylko i wyłącznie oczkami prawymi, równocześnie zamykając sobie te oczka. Ja Wam jeszcze pokażę parę razy. Zamknę sobie oczka. Tutaj pamiętamy, ja sobie oczko pierwszobrzegowe ściągam. Następnie tutaj nie ruszamy, nie zamykamy oczek tutaj na tym naszym brzegu. Tutaj cały czas mamy te nasze oczka ze ściegiem francuskim. Czyli tutaj są nasze ścieg francuski. I teraz lecę sobie. Raz, dwa, trzy. Pamiętajcie, że ta strona cała idzie na prawo. I te dwa oczka razem na prawo. I mam tutaj 4, a piąte oczko zostało zamknięte. I znowu raz, dwa, trzy i dwa oczka razem na prawo. W ten sposób zamykam w tym rzędzie sobie oczka. Pamiętajcie, że rozmiar S po zamknięciu ma mieć 210 oczek, rozmiar M 226 oczek, rozmiar L 242 oczka, rozmiar XL 264 oczka, 2XL ma mieć 290 oczek po zamknięciu, a 3XL po zamknięciu oczek ma mieć 314 oczek na drutach. Wszelkie te informacje oczywiście są we wzorze, także jeżeli ktoś przeoczył to, co mówiłam, to popatrzcie, we wzorze po zamykaniu oczek znajduje się taka i taka liczba oczek, natomiast również jest podana liczba, ile tych oczek trzeba zamknąć. Także jeszcze raz powtórzę, jak sobie to liczymy. Liczymy to w ten sposób, że od naszej ilości oczek odejmujemy 8 oczek tej plisy. Następnie to, co nam wyjdzie, dzielimy przez tą ilość oczek, którą musimy zamknąć. Czyli w przypadku, powiedzmy, rozmiaru S mamy 250 oczek, 58 oczek na drutach. Odejmujemy 8 oczek z naszej plisy. Zostaje nam 250 oczek i te 250 dzielimy na 48 oczek. Wychodzi nam 5,2, co oznacza, że co 5 oczek, co piąte oczko musimy sobie zamknąć. Oczywiście tutaj nam na końcu parę oczek zostanie, ale tym się nie przejmujcie, praktycznie będzie to równomiernie rozłożone po całości. I w ten sposób zamykamy sobie ten cały rządek co parę oczek, każdy rozmiar według swojego. Jak zamkniemy te oczka, przerobimy wtedy lewą stronę i na lewej stronie robótki, oczywiście pamiętając również o tych brzegach naszych, naszym ściegu francuskim i wtedy zmienimy druty na rozmiar większe. I za chwilę do Was wracam.
Kiedy już mamy zrobione, zamknięte te oczka, bierzemy sobie druty o rozmiar większe, bo od tego momentu będziemy już przerabiać jerseyem. Już mamy koniec ściegu naszego ściągacza i teraz już przechodzimy do pracy nad sweterkiem z wzorem. Na razie oczywiście tego wzoru tutaj nie będzie, bo będzie sam jersey. Natomiast już będziemy pracować na większych drutach. No i co? Bierzemy po prostu sobie druty o rozmiar większy i cały ten rządek przerabiamy na prawo. Pamiętajcie, że tutaj te pierwsze oczka przerabiamy zawsze na prawo, ponieważ są to oczka ze ściegiem francuskim. I teraz tak. Po zmianie drutów na ten rozmiar większy będziemy pracować 11 cm naszego jerseyu. Także jak zmienicie druty, to pracujemy następnie 11 cm musimy przerobić samego jerseyu. Pamiętać oczywiście o naszych tutaj oczkach francuskich oraz pamiętajcie o robieniu dziurek na nasze guziczki. I teraz tak, w przypadku dziurek na guziczki pamiętajcie, że muszą być to równe odstępy między jednym guzikiem a drugim. We wzorze podana jest informacja, żeby te guziki przerabiać w odpowiedniej ilości, w odstępach. Tutaj ma być 4 cm, w przypadku rozmiaru S mówię teraz, następnie 12 cm od brzegu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast można to sobie zmierzyć i na przykład od pierwszej dziurki zmierzyć sobie, gdzie jest te 12 cm i policzyć, ile mamy do tego momentu rzędów. I następnie zamiast mierzyć ile centymetrów, będziemy po prostu odmierzały sobie ilość rzędów, albo nawet tutaj prościej będzie nam policzyć wtedy te paseczki i będziemy według tych paseczków robiły sobie kolejne dziurki. Tak będzie najprościej, ponieważ mierzenie co 12 cm może się okazać, że po prostu o 2-3 rzędy źle zmierzyliśmy i zrobiłyśmy tę dziurkę sobie w innym miejscu. Natomiast jak mamy ją tutaj i od tego momentu zmierzymy sobie powiedzmy te 12 cm, powiedzmy, że będzie gdzieś tutaj, policzymy sobie, ile mamy tych paseczków tutaj na ściegu francuskim. Powiedzmy, że będzie ich 15, więc zrobimy sobie tutaj dziurkę i następną dziurkę zrobimy znowu gdzieś za 15 tych naszych, zobaczcie tutaj, paseczków od ściegu francuskiego. Tak będzie najprościej. Popatrzcie sobie na rozmiar dziurki na guziki w Waszym przypadku. Jeżeli na przykład mamy rozmiar 3XL i tam jest mowa o tym, że odstęp pomiędzy tą pierwszą dziurką a następną ma być 14 cm, więc również sobie po prostu tutaj policzycie, ile będzie tutaj tych paseczków od naszego ściegu francuskiego i po 14 cm będziecie wiedziały, gdzie następną zrobić sobie dziurkę. Także teraz przerabiamy oczek rzędów tyle, ile będzie nam tutaj wejdzie nam na 11 cm. Także przerabiamy sobie do 11 cm teraz samym jerseyem i jak przerobimy te 11 cm, to wracamy i robimy dalej nasz sweterek. Teraz, kiedy nasza robótka od początku ma już 11 cm, zobaczcie, u mnie jest dokładnie 11 cm, to w tym momencie musimy umieścić sobie markery. Będziemy potrzebowały dwa markery, zobaczcie, i będziemy umieszczać je sobie w zależności również od naszego rozmiaru, jaki przerabiamy, w miejscach, gdzie będziemy mieli nasze rękawy w zasadzie, ponieważ będziemy tutaj zamykać sobie lekko pod pachami i z jednej i z drugiej strony będziemy zmniejszać sobie ilość oczek. I tak, w przypadku rozmiaru S musimy odmierzyć sobie odległość, odliczyć sobie odległość, 55 oczek również z tymi oczkami tutaj brzegowymi. Odliczamy sobie tak. Rozmiar S odlicza 55 oczek i umieszcza pierwszy marker. Następnie na plecach rozmiar S ma 100 oczek z tej strony i umieszcza drugi marker. W przypadku rozmiaru M
Umieszcza pierwszy marker po 59 oczkach, następnie przerabia 108 oczek na plecach i umieszcza marker drugi. W przypadku rozmiaru L odliczamy sobie 63 oczka, umieszczamy marker, na plecach mamy 116 i umieszczamy drugi marker. Rozmiar XL odlicza sobie 68 oczek, na plecach ma 128 oczek i umieszcza drugi marker po 128 oczkach na plecach. Następnie 2XL odlicza sobie 74 oczka i umieszcza marker. Następnie przerabia 142 oczka na plecach i umieszcza drugi marker. Rozmiar 3XL przerabia 81 oczek, umieszcza marker. Następnie przerabia 152 oczka na plecach i umieszcza drugi marker. Po co są te markery? Ponieważ później przed tymi markerami i za tymi markerami będziemy zamykać sobie oczka. Więc teraz umieszczamy sobie w tym momencie markery w tym rzędzie, a w następnym rzędzie będziemy przy tych oczkach zamykać sobie, przy tych markerach zamykać sobie oczka. Ja sobie w tym rzędzie umieszczę markery, obliczę sobie, tak jak przed chwilą Wam powiedziałam, i w następnym rzędzie rząd na lewej stronie przerabiamy normalnie, jak na lewej, a na prawej stronie znowu, jak wrócimy do prawej strony, to pokażę Wam, jak zamykamy oczka tutaj przy tych markerach. Więc każdy umieszcza sobie teraz markery, później przerabia lewą stronę, a na prawej stronie, jak wrócimy do prawej strony, pokażę Wam, jak zamykamy sobie oczka. Teraz, kiedy przerobiliśmy i prawą, i lewą stronę, mamy już tutaj te nasze markery umieszczone w robótce, musimy zwrócić uwagę we wzorze na zamykanie oczek 2, czyli w nawiasie, zamykanie oczek 1, przepraszam, w nawiasie boki swetra. I o co tutaj chodzi? Musimy zamknąć po jednym oczku z każdej strony naszego markera. Przed markerem i za markerem z jednej strony i z drugiej strony również. Jak to będziemy robić? Przerabiamy oczka do momentu, kiedy zatrzymamy się 3 oczka przed tym naszym markerem. 3 oczka przed, zatrzymujemy się i będziemy zamykać tutaj oczka. Więc przerabiamy sobie wszystkie oczka, które mamy na drucie i zatrzymujemy się 3 oczka przed markerem. Ja już, zobaczcie, jestem 3 oczka przed moim markerem. I teraz tak, te 2 oczka przerabiamy sobie razem na prawo. Jeżeli układają Ci się oczka w ten sposób jak mnie, to po prostu wbijasz się tutaj w te 2 oczka od środka i przerabiasz je razem na prawo. W ten sposób, że to oczko będzie kierowało się w lewą stronę. Natomiast jeżeli Twoje oczka, zobaczcie, ułożone są w ten sposób na drucie, to musisz te oczka sobie przekręcić. Ściągasz jedno, ściągasz drugie i umieszczasz je z powrotem na drucie. I tak jak przed chwilą, wbijasz się w środek w te oczka i przerabiasz je na prawo. Następne oczko mamy na prawo, marker, oczko na prawo i teraz zobaczcie. Tutaj mamy te 2 oczka i one mają przechylać mi się w stronę prawą. Więc przekładam sobie jedno oczko, przerabiam sobie, w zasadzie nie przerabiam, tylko mogę je przełożyć również i wkładam je z powrotem na drut i od spodu tutaj te 2 oczka łapię sobie i przerabiam je na prawo. Marker musi znajdować się tutaj pomiędzy tymi dwoma oczkami. Zobaczcie, tutaj było oczko zamknięte, tu było oczko prawe, marker, oczko prawe i tu znowu oczko zamknięte. Czyli przed markerem zamykamy tak, że to oczko pochyla nam się w tamtą stronę, a tutaj pochyla nam się w prawą stronę. I dalej dziergamy do mojego drugiego markera, do naszego drugiego markera i również zatrzymujemy się 3 oczka przed i wykonujemy dokładnie to samo, w ten sam sposób zamykamy sobie te oczka jak przed tym markerem. Ja Wam jeszcze raz pokażę, jak dotrę do mojego drugiego markera. Znowu jestem 3 oczka przed markerem. Te 2 pierwsze muszę przerobić razem na prawo.
Wbijam się w nie normalnie w ten sposób od środka i przerabiam je razem na prawo. Następne oczko prawe. Ściągam mój, przekładam sobie mój marker. Kolejne oczko za markerem jest prawe. I muszę przełożyć sobie te oczka w ten sposób. Zobaczcie, wbijam się tutaj w tą nitkę z tyłu i przekładam ją na lewy drut. Następnie z powrotem umieszczam je przekładam je na prawy drut, a później umieszczam je z powrotem na lewym. I tutaj od dołu w te dwa oczka wbijam się i przerabiam je na prawo. I mamy zamknięte tym sposobem już cztery oczka w tym okrążeniu, ponieważ tutaj zamknęliśmy jedno przed i jedno za markerem, więc tu były dwa. I tu również jedno przed i jedno za, więc razem zamknęłyśmy sobie cztery oczka. I następnie dziergamy zwyczajnie naszym jerseyem, a na końcu przy plisie oczkami ściegiem francuskim. I pamiętajcie również o tym, żeby umieszczać, robić swoje dziurki na guziki w odpowiednich odstępach. Ja teraz właśnie będę miała miejsce na mój guzik, więc w miejscu, gdzie przejdę na prawą stronę, znaczy się zrobię jeszcze lewą i wrócę do prawej i wtedy umieszczę znowu swoją dziurkę na guzik, bo u mnie wyjdzie to już 14 cm, ja robię rozmiar M, popatrzcie sobie na dziurki na guziki i zwróćcie uwagę, w ile centymetrów, na którym centymetrze trzeba umieścić guziki. Ja moje guziki będę następnie umieszczała w zależności od tego, ile będę miała paseczków na brzegu, na mojej ściegu francuskim. Zaraz Wam to jeszcze raz wyjaśnię. Na prawej stronie, zobaczcie, u mnie jest, zaraz Wam zmierzę, ile centymetrów. Jak przelecę jeszcze lewą stronę, to u mnie będzie 14 cm razem z tym, z tą lewą stroną. Więc u mnie wypadnie w tym momencie kolejna dziurka. Więc ja sobie zrobię tutaj dziurkę, a następnie zamiast mierzyć centymetr, mierzyć miarką, co ile centymetrów muszę zrobić oczko, dziurkę, to będę liczyła sobie po prostu tak. Popatrzcie, tu była moja pierwsza dziurka w tym miejscu. I tu będzie moja następna dziurka w tym miejscu. Więc od tej dziurki mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tych takich paseczków od ściegu francuskiego. Więc jak tu będę miała dziurkę, to następnie będę miała dziurkę znowu po 13 takich paseczkach tego ściegu francuskiego. Teraz jak już mamy przerobione, zamknięte sobie tutaj te oczka, będziemy powtarzać zamykanie oczek dopiero, gdy nasza długość sweterka będzie wynosiła 20 cm. Czyli następnie będziemy tutaj w tych samych miejscach, gdzie są nasze markery, zamykać dopiero, jak nasza robótka osiągnie, zobaczcie, 20 cm. Więc teraz pamiętamy oczywiście o dziurkach tutaj na guziki z boku, a dziergamy po prostu zwyczajnie jerseyem, aż robótka osiągnie 20 cm i znów będziemy zamykać sobie tutaj przy markerach oczkach. Kiedy Wasza robótka ma już te 20 cm, o których mówiłam Wam wcześniej, znów musimy zamknąć sobie oczka w ten sam dokładnie sposób, o którym mówiłam przed chwilą, czyli tutaj zamykamy oczka przed jednym markerem z jednej i za markerem z drugiej strony oraz przed drugim markerem z jednej i z drugiej strony. Jak to robimy? Robimy to dokładnie w ten sam sposób, jaki robiliśmy do tej pory, to znaczy robiliśmy ostatnio, bo robiliśmy to na razie tylko jeden raz, czyli dochodzimy do tego markera i zatrzymujemy się w zasadzie trzy oczka przed tym markerem, czyli trzy oczka przed markerem zatrzymujemy się i zaraz Wam pokażę, co robimy. Jestem już trzy oczka przed markerem, zobaczcie, i wbijam się w te dwa oczka pierwsze w środek tych oczek, w dwa oczka tutaj w środek, normalnie jakbym robiła te oczka na prawo i przerabiam je razem na prawo. W przypadku, gdy macie inaczej ułożone oczka na drucie, pokażę Wam
Wy macie ułożone, niektórzy pewnie mają ułożone oczka w ten sposób, że one przechylają nam się bardziej w tamtą stronę. Musimy je niestety ściągnąć z drutu, właśnie łapiąc sobie za te oczka tutaj, nałożyć z powrotem na lewy drut. I tutaj, jak są tak ładnie otwarte, wbijamy się do środka i przerabiamy te oczka na prawo. Następnie przerabiamy oczko prawe, przekładamy nasz marker i tutaj tak, oczko prawe. I teraz te oczka, zobaczcie, mamy je tak ułożone na drucie. Osoby, które mają ułożone je w ten sposób, przerabiają po prostu, wbijając się tutaj od dołu w te oczka. Natomiast jeżeli macie ułożone te oczka tak jak ja, czyli w ten sposób, musicie je właśnie sobie przełożyć. Czyli tutaj za tą tylnią nitkę łapiecie i przekładacie na razie na ten drut. Jeszcze raz łapiecie drugą nitkę, przekładacie na ten drut i z powrotem na lewy drut. I tutaj od dołu wbijacie się w te oczka i przerabiacie je na prawo. I lecimy teraz do trzech oczek przed kolejnym markerem, czyli trzy oczka przed tym markerem się zatrzymujemy i tam będziemy robili dokładnie to samo. Czyli będziemy zamykać z jednej i z drugiej strony. Ja tam dojdę i za chwilę pokażę Wam, co robimy. Mam już tutaj trzy oczka przed markerem. Oj, spadło mi jedno. Muszę je przerobić jeszcze raz. I znowu robię to samo, czyli te dwa oczka wbijam się i przerabiam je na prawo. Następnie to oczko przerabiam na prawo, przekładam sobie marker, pierwsze oczko za markerem przerabiam na prawo, a te oczka muszę sobie przekręcić, przekładając je tutaj za te nitki od tyłu i przekładam je z powrotem na drut i przerabiam je na prawo. I do końca rzędu lecę oczkami prawymi. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym, żeby robić dziurki w odpowiednich odstępach. Ja już mam dwie dziurki. Mam nadzieję, że Wy macie również swoje dziurki już. Pamiętajcie, że dziurki zamykamy trzecie i czwarte oczko, a zaraz za tym robimy sobie narzut i lecimy dalej. I co teraz? Teraz jak skończymy ten rządek, będziemy przerabiać 6 cm w górę, tak, żeby nasza robótka miała 26 cm wysokości. Także po tych 6 cm widzimy się z powrotem i będziemy robiły już, zamykały sobie oczka pod rękawy. Jak zamkniemy oczka pod rękawy, to zajmiemy się już wtedy rękawami. I to będzie koniec wtedy naszej pierwszej części. Natomiast w drugiej części będziemy łączyć rękawy z przodem i tyłem oraz zajmiemy się już wtedy naszym karczkiem, gdzie są te nasze piękne ażurowe tulipany. Także przerabiamy 6 cm jeszcze robótkę. Powiększamy o 6 cm. I jak mamy te 6 cm więcej, wtedy zaczniemy zamykać sobie tutaj oczka pod pachami. Dobra, teraz kiedy Wasza robótka ma już 26 cm, tak jak mówiłam Wam przed chwilą, że dziergamy, aż nasza robótka osiągnie 26 cm, ja Wam zmierzę moją. Zobaczcie, moja już ma 26 cm. Kiedy Wasza robótka ma 26 cm, przystępujemy tak jakby do formowania sobie tutaj podkroju pod rękawy. Pamiętacie, że umieszczałyśmy sobie nasze markery i teraz przy tych markerach będziemy zamykały oczka. Tutaj wcześniej też zamykałyśmy dwa razy, to bodajże jak było 11 cm, potem 20 cm zamykałyśmy sobie tutaj oczka. I teraz tak. Będziemy również zamykać oczka przed i za markerem i tym razem w zależności od rozmiaru. Zobaczcie, w opisie jest informacja. Teraz tak, że osoby, które robią rozmiar S, przerabiają 49 oczek, następnie zamykają sobie tutaj z jednej strony 4 i z drugiej strony 4 oczka, lecą dalej i zatrzymują się znowu 4 oczka przed markerem, zamykają te 4 oczka i 4 oczka za markerem i lecą do końca. Rozmiar M
przerabia 53 oczka, zatrzymuje się 4 oczka przed, zamyka te 4, zamyka 4 z drugiej strony, leci do markera z drugiego markera i znowu 4 oczka przed się zatrzymuje, zamyka z jednej i z drugiej strony i przerabia do końca. Rozmiar LXL zatrzymuje się 5 oczek przed markerem i zamyka 5 oczek oraz 5 oczek za markerem zamykamy. Lecimy dalej i 5 oczek zamykamy przed markerem i 5 oczek za markerem. To jest rozmiar LXL. Natomiast rozmiar 2XL i 3XL przerabia tutaj, aż dojdzie do 6 oczek przed markerem i tutaj zamyka 6 oczek z jednej strony, 6 oczek z drugiej strony, następnie przechodzi tutaj cały tył i zatrzymuje się znowu przed markerem 6 oczek i 6 oczek zamyka z jednej strony i 6 oczek z drugiej strony. I następnie idziemy do końca rzędu. I wtedy tą naszą robótkę zostawiamy i zabieramy się za rękawy. Ja Wam tylko pokażę, jak ja tutaj sobie pozamykam z tej strony i z tej strony i wtedy odkładam tą robótkę i zabieram się za rękawy. Jestem już, zobaczcie, te 4 oczka przed markerem i zwyczajnie, zobaczcie, wbijam się w te oczka z tej strony od środka i zamykam jedno, następnie przekładam sobie to oczko z powrotem na drut i zamykam drugie. Następnie przekładam ciach, ciach i zamykam trzecie. Zobaczcie, ściągam sobie marker, przekładam znowu moje oczko na drut. I to było, teraz mam czwarte. Uwaga, teraz będzie oczko piąte. Szóste. Siódme. I teraz składę sobie pach i ósme oczko zamknięte. Czyli zamknęłam sobie, zobaczcie, tutaj 8 oczek i to tak ma być, tak to tutaj zostaje. Następnie według wzoru zatrzymuje się znowu 4 oczka przed markerem, w zależności też od tego, jaki rozmiar robicie. Pamiętacie, że SM zatrzymuje się 4 oczka i zamyka, LXL zatrzymuje się 5 oczek i zamyka 5, a 2XL i 3XL zatrzymuje się 6 oczek przed i zamyka 6 oczek. Czyli lecę sobie i dokładnie w ten sam sposób zamykam z tej strony. Zaraz tam dojdę. Znowu jestem, zobaczcie, 4 oczka przed markerem. Pamiętajcie, że u Was w zależności od rozmiaru ma być więcej, tutaj oczek przed. I znowu zamykam sobie raz, oczko z powrotem, dwa, oczko z powrotem, trzy, wyciągam znacznik, oczko z powrotem, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Tutaj mam przekręcone i 8 i w ten sposób wygląda na razie nasza robótka i do końca tutaj dziergamy te oczka, które nam zostały. Kiedy nasza część już jest gotowa, przechodzimy, nasza część od dołu do mniej więcej pach jest już gotowa, przechodzimy do robienia rękawków. Na rękawy, na druty numer 3, w zależności oczywiście od rozmiaru, nabieramy. Osoby, które będą dziergały rozmiar S, nabierają 60 oczek, rozmiar M nabiera 64, rozmiar L 68, XL również 68, 2XL 72 i 3XL nabiera 76 oczek. Oczywiście pracujemy w dalszym ciągu na tej samej włóczce, czyli Drops Bell. Ja mam biały kolor i nabieramy
taką ilość oczek, jaka jest Wam potrzebna na Wasz rozmiar. Tym razem będziemy pracować na okrągło, więc jeżeli nie macie takich drutów z krótką żyłką, możecie dziergać sobie na drutach pończośniczych, bądź używać drutów z długą żyłką i pracować na Magic Loopie. Ja już nabrałam sobie oczka na moje druty. Tutaj mam taki malutki Magic Loop, bo mimo wszystko, że krótką żyłkę miałam, to w dalszym ciągu była ona za mała. I zobaczcie, ja sobie nabiorę jeszcze o jedno oczko więcej, niż mówi nam wzór, ponieważ w ten sposób połączę sobie dwa oczka z tego rzędu, jedno oczko z tego rzędu z oczkiem z tego. I zobaczcie, musimy pamiętać, pracując na okrągło, na drutach z żyłką, żeby tutaj oczka nam się nie przekręcały. Zobaczcie, muszą one znajdować się w tym samym miejscu. Jeżeli będą przekręcone, to później będziemy mieli przekręconą robótkę, a tego nie chcemy. Więc zwróćcie uwagę, dokładnie sprawdźcie, czy tutaj te oczka są dokładnie w tym samym miejscu, czy się nie przekręcają w jakiś o taki sposób. Musi to być wszystko elegancko, równiutko. Ja sobie dodałam na końcu jedno dodatkowe oczko, żeby połączyć sobie to w całe moje wszystkie moje oczka w okrążenie. I jak ja to będę robić? Zobaczcie, przerabiam sobie pierwsze oczko na prawo, a następnie to ostatnie oczko, które sobie dodałam do tego wzoru, do tej ilości oczek podanych we wzorze, zobaczcie, przeciągam sobie po prostu nad tym moim dodanym. Mam bardzo krótką żyłkę i jest mi troszkę ciężko, natomiast po pierwszym okrążeniu już powinno mi iść dużo lepiej. Więc to oczko przeciągamy sobie nad tym. No, i już mi uciekło. Łapiemy z powrotem. Jeszcze raz. Patrzmy, czy nam się oczka nie przekręciły. Wszystko tu jest ok. I jeszcze raz. To oczko przerabiam. Tylko teraz będziemy pracować na prawo, na okrągło, więc musimy te oczka przerabiać. Zobaczcie, od tej strony. Tutaj od dołu przerabiamy oczka na prawo. Czyli wbijam się w ten sposób, przerabiam sobie to oczko na prawo. O, i tu muszę to oczko przeciągnąć sobie nad tym oczkiem prawym. O, jejku, jejku, jejku. Jakoś tego dokonam. Mam nadzieję. O, udało się. I mam tutaj, zobaczcie, moje oczko połączony rząd. I tak, to jest oczko pierwsze. Więc marker umieszczamy sobie tutaj przed tym oczkiem. I tu jest mój początek rzędu. I wzór nam mówi, że w przypadku rękawów, pierwszy rząd przerabiamy, pierwsze okrążenie przerabiamy na prawo. Czyli zobaczcie, tak jak mówiłam Wam. Wbijamy się tutaj od dołu i wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Pierwszy rząd jest najgorszy, natomiast później już będzie dużo lepiej. Więc pierwszy rząd na prawo. Pamiętajcie, że w tym sweterku rękawki są długości 3/4. Nie są to całej długości rękawy, tylko takie krótsze gdzieś przed naszym nadgarstkiem. Więc jeżeli chcecie zrobić sobie dłuższe rękawki, musicie wziąć to pod uwagę, że wzór podaje nam rękawki krótsze, więc musicie sobie wydłużyć i dostosować do swoich potrzeb. Ja będę sobie robiła rękawki 3/4, ponieważ ten sweterek ma być taki właśnie wiosenny, więc będę pracowała dokładnie według wzoru. Także robimy pierwsze całe okrążenie na prawo. No i teraz, kiedy nasze pierwsze okrążenie już mamy za sobą, przerabiamy około 3 cm ściągacza, czyli przerabiamy dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Przypomnę Wam tylko, jak w robótce na okrągło wyglądają oczka prawe i lewe. Zobaczcie, w prawe wbijamy się tutaj od dołu w oczko i przerabiamy je na prawo. Zobaczcie jeszcze raz, tutaj od dołu w tą nitkę i przerabiamy na prawo. Natomiast oczka lewe wbijamy się tutaj od środka
I nie przerabiamy w ten sposób, tylko nawijamy tą nitkę sobie na drut i przeciągamy przez to oczko. I jeszcze raz wbijam się w oczko, nawijam tą nitkę na drut i przeciągam przez oczko. I pracujemy w ten sposób 3 cm, czyli prawe, 2 prawe i 2 lewe na okrągło przez około 3 cm. Po 3 cm spotykamy się znów i pokażę Wam, co robimy dalej. Także w ten sposób pracujemy cały czas w okrążeniach przez około 3 cm. Teraz, kiedy Wasz ściągacz ma już 3 cm, zobaczcie, u mnie są to 3 cm, przystępujemy już do zmniejszania sobie ilości oczek i za chwilę będziemy zmieniać druty na rozmiar mniejszy. I teraz tak, w przypadku każdego rozmiaru, każdy ma zamknąć teraz inną ilość oczek równomiernie na około w tym kolejnym okrążeniu. To okrążenie będziemy już przerabiać wszystkie oczka na prawo i równomiernie właśnie zamykać sobie oczka. I tak, rozmiar S ma zamknąć tych oczek 9 w całym okrążeniu. W jaki sposób to obliczyć? Czyli tak, rozmiar S w tym momencie ma na drutach 60 oczek i trzeba podzielić to sobie przez te 9 oczek, które musimy zamknąć. Wychodzi około 6,6, czyli około raz co piąte oczko musimy zamknąć, raz co szóste. I robimy to tak. Liczymy sobie wtedy 4 oczka i liczymy sobie 3 oczka i czwarte i piąte zamykamy. Z tego będzie właśnie jedno zamknięte. Następnie liczymy sobie 4 oczka i piąte i szóste zamykamy. I znowu 3 oczka i czwarte i piąte i tak dalej, i tak dalej. Na końcu sprawdźcie sobie, policzcie, czy zamknęłyście dobrą ilość oczek, czy ta liczba jest odpowiednia. Następnie mamy tak, rozmiar M ma w tym momencie 64 oczka na drucie, a ma zamknąć oczek 12, czyli 64 podzielić na 12 to jest 5,3, czyli rozmiar M zamyka sobie co piąte oczko, czyli czwarte i piąte razem. I tak w koło. Następnie mamy rozmiar L ma na drutach 68 oczek, i ma podzielić sobie te oczka przez 13, bo 13 oczek trzeba zamknąć. I tu wychodzi 5,2, czyli też co piąte oczko rozmiar L zamyka. Następnie mamy rozmiar XL, to jest 68 oczek i ma zamknąć oczek 12 oczek, czyli 68 podzielić na 12 wychodzi 5,6, czyli też raz zamykamy co piąte, raz zamykamy co szóste, co piąte, co szóste. Następnie mamy rozmiar XXL, czyli 72 oczka, dzielimy sobie przez 14, bo 14 oczek ma być zamkniętych i mamy 5,1, czyli tutaj proste co piąte oczko trzeba zamknąć. No i ostatni rozmiar, rozmiar 3XL ma 70 oczek w tym momencie na drutach. Dzielimy to przez 15 i wychodzi, bo 15 oczek ten rozmiar ma zamknąć, wychodzi 5,06, czyli co piąte oczko trzeba zamknąć. I następnie po tym zamykaniu oczek rozmiar S powinien mieć 51 oczek na drucie, M 52, L 55, XL 56, 2XL 58, a 3XL powinien mieć 61 oczek na drucie. Po zamknięciu tych oczek zamieniamy sobie druty na rozmiar większe i w miarę i umieścimy sobie wtedy nowy marker w tym miejscu, gdzie znajdziemy się za chwilę, ponieważ od tego miejsca będziemy odmierzać sobie robótkę. Także w zasadzie można ten marker przesunąć sobie później o ten jeden rząd i tam go najlepiej zostawić, albo w zasadzie nie trzeba go zostawiać, można po prostu lecieć z tym markerem dalej, ponieważ będziemy wiedzieli, że za naszym ściągaczem będziemy już odmierzać robótkę, żeby zgadzała się ona z długością odpowiadającą tej, o której jest mowa w naszym opisie wzoru. Także teraz zamykamy sobie oczka
Następnie po tym zamykaniu zmieniamy druty na rozmiar większe i widzę się z Wami za chwilę. Ja już zamknęłam sobie oczka tutaj na okrążeniu, zmieniłam sobie druty na rozmiar większe i co teraz trzeba robić? Teraz tutaj mamy nasz marker i tutaj wkoło tego markera później będziemy dodawać sobie oczka, ale zanim do tego dojdziemy, to musimy wykonać 8 cm robótki. I w jaki sposób to robimy? Cały czas teraz pracujemy sobie oczkami prawymi. Oczka lewe już mamy za sobą. Wiem, że większość z Was tych oczek nie lubi, więc było ich tutaj niewiele. Także spokojnie. Teraz już pracujemy tylko oczkami prawymi. A że to ma być jersey, a jersey na okrągło, to właśnie same oczka prawe. Czyli tutaj przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Aż osiągniemy tutaj długość. Od tego momentu ma być 8 cm. Nie mierzyć razem z naszą tutaj z naszym ściągaczem. Ponieważ teraz jak umieściliśmy ten marker, to tutaj jest ten jakby początek robótki i tutaj długość robótki ma wynosić 8 cm. Także dziergamy sobie teraz 8 cm cały czas na prawo. Kiedy nasza robótka ma już te 8 cm, to uwaga, musimy zacząć dodawać sobie oczka tutaj przed i za markerem. Czyli co trzeba robić? Zobaczcie, mamy tu informację, że gdy długość robótki wynosi 8 cm, trzeba dodać dwa oczka pod rękawem. I mamy popatrzeć sobie na dodawanie oczek. I zwróćcie uwagę, dodawanie oczek opisane jest wyżej, dodawanie oczek w nawiasie rękawy. Przerabiać, aż zostaje dwa oczka przed nitką markerem, jeden narzut, następnie cztery oczka prawe, marker jest pomiędzy tymi czterema oczkami i znowu narzut. Czyli, zobaczcie, mamy tutaj nasz marker i informacja jest taka, że przerabiać, aż zostają dwa oczka przed markerem. Czyli tutaj robimy sobie narzut, bądź ja będę robiła M1R, M1L. Natomiast tutaj według instrukcji Dropsa, tutaj mamy narzut, tutaj są te dwa oczka i następnie znów będziemy mieli dwa oczka i narzut. Czyli w ten sposób będziemy dodawali oczka. Czyli dwa oczka przed markerem i dwa oczka za markerem będziemy dodawali nasze oczka. I tak, dodawać należy w zależności od rozmiaru następująco. Czyli rozmiar S będzie dodawał 8 razy co 9 okrążeń. Czyli tutaj mamy pierwsze okrążenie. Robimy sobie, lecimy naokoło i tutaj jest pierwsze dodawanie oczek tutaj przed markerem, a następnie za markerem. To było pierwsze. I lecimy wtedy 9 okrążeń i znowu dodajemy. I dodajemy w ten sposób 8 razy. Rozmiar M ma dodawać 12 razy, czyli co 5 okrążeń. Więc my będziemy sobie w rozmiarze M dodawać, tutaj sobie dodamy oczko przed oczkami prawymi i oczko za dwoma oczkami prawymi. I będziemy dodawać 12 razy, z tym, że co 5 okrążeń. Następnie rozmiar L dodaje 15 razy, co czwarte i co trzecie, co cztery i co trzy okrążenia, czyli na przemian. Raz będziecie dodawać co 4 okrążenia, raz co 4, co 3, co 4, co 3, aż będziecie mieli 15 razy dodane oczka. Następnie rozmiar XL dodaje 16 razy, co 3 okrążenia. Rozmiar 2XL dodaje 17 razy i tak samo jak w przypadku rozmiaru L będziecie dodawać na przemian co trzecie i co drugie okrążenie. Raz co trzecie, raz co drugie, raz co trzecie, raz co drugie. No i rozmiar 3XL dodaje 18 razy co drugie okrążenie. I ja Wam pokażę już jak to dodajemy. Ja sobie dojdę tutaj do mojego dwóch oczek przed markerem i pokażę Wam jak ja to robię. Ten cały rząd przerabiamy po prostu sobie oczkami prawymi, aż dojdziemy te dwa oczka przed markerem. Do tych dwóch oczek przed markerem. Zobaczcie, ja już się tutaj zbliżam, zostały mi tylko dwa oczka.
I tak, we wzorze jest informacja, że dodać oczka poprzez narzut. Czyli jakbyście chciały pracować dokładnie tak, jak mówi wzór, to po prostu robicie sobie zwyczajnie narzut, a na drugiej stronie, jak dojdziecie w następnym rzędzie, przerabiacie po prostu te oczka jako oczka przekręcone, czyli w tym przypadku przerobiłybyście za tylnią nitkę. Natomiast ja będę sobie przerabiać te oczka, będę dodawać te oczka w ten sposób, w jaki ja zawsze dodaję sobie na reglanie, czyli będę łapać sobie tak. Tutaj przed markerem, zobaczcie, wbijam się w tą nitkę od tyłu, tutaj tą nitkę pomiędzy oczkami, zobaczcie. Tutaj mam taką o niteczkę, widzicie ją sobie o tu. To jest ta niteczka. Wbijam się w tą nitkę tutaj przed markerem, w tą nitkę wbijam się tutaj od dołu, a przerabiam od przodu. Czyli od tyłu wbijam się w nitkę, a od przodu tą niteczkę przerabiam sobie po prostu na prawo. Tutaj z przodu. Na prawo. I mam dodane oczko. Tu nie będzie dziury, nie przejmujcie się. Przerabiam teraz te raz, dwa, następnie mam marker i znowu dwa oczka. I z tej strony zrobię to samo, z tym, że tutaj mam tą niteczkę tutaj. Zobaczcie, tu jest ta niteczka pomiędzy i w tą niteczkę wbijam się od przodu, a przerabiam ją sobie tutaj za tylnią nóżkę. W ten sposób. I mam znowu dodane oczko. I lecę sobie dalej. I tak jak mówiłam Wam przed chwilą, wszystko zależy od rozmiaru, jaki wykonujemy. I jeżeli robimy rozmiar S, to powiększamy sobie to 8 razy co 9 okrążeń. Jeżeli M, to mamy 12 razy co 5 okrążeń i tak dalej, i tak dalej. Wszystko znajduje się w opisie. Więc teraz przechodzicie, musicie liczyć sobie, ile wykonujecie okrążeń i pamiętać, żeby powiększać sobie wasz rękawek właśnie o tyle oczek, tyle razy, ile mówi nam wzór. Pamiętajcie, można dodawać zwyczajnie poprzez narzut, a następnie na drugiej stronie, przy drugim okrążeniu ten narzut przerobić po prostu za tylnią nitkę, żeby wyszło takie oczko przekręcone, żeby nie było dziury w naszej robótce. Także natomiast jeżeli chcecie, możecie właśnie robić w ten sposób, jaki ja Wam pokazałam, także łapać się w tą nitkę, która znajduje się tutaj pomiędzy tymi oczkami i wtedy będziecie miały oczko dodane. Kiedy nasz rękawek już powiększyliśmy o odpowiednią ilość oczek, pamiętacie, że mówiłam Wam, że każdy dodaje oczka w zależności od rozmiaru i według określonej ilości okrążeń. Mój rękawek już ma dodane oczka i teraz po dodaniu oczek musimy zwrócić uwagę, o, farba od mojej córki, jakichś obrazków. Po dodaniu tych oczek, tak, rozmiar S ma 67 oczek na drucie, rozmiar M 76, L 85, XL 88, 2XL 92, a 3XL 97 oczek. I według wzoru, według opisu mamy informację teraz, że przerabiać aż długość rękawa od podziału robótki wynosi. Natomiast nie było wcześniej, ja przynajmniej nie znalazłam wcześniej żadnej informacji odnośnie podziału robótki, więc znalazłam sobie ten sam wzór z tym, że w języku angielskim i w języku angielskim nie ma tam żadnej mowy o podziale robótki, tylko jest informacja, że jeżeli Twoja robótka ma określoną długość, ilość centymetrów, to wtedy zaczynamy przerabiać, znaczy się, że mamy przerabiać tą robótkę
do wysokości określonej ilości centymetrów. Czyli cała robótka ma tyle mierzyć, a nie od jakiegoś podziału, ponieważ tutaj wcześniej nie było mowy o żadnym podziale. Natomiast w wersji angielskiej, tak jak mówię, jest po prostu, że kiedy Twoja robótka wynosi 33, 31, 29 i tak dalej centymetrów, wtedy zaczynamy zamykać sobie oczka w jednym miejscu pod rękawem. Czyli tak, w tym momencie mierzymy sobie naszą robótkę i tak, rozmiar S ma mieć 33 cm długość tego rękawka, rozmiar M ma mieć 31 cm, rozmiar L 29 cm, XL 28 cm, 2XL 26 cm i 3XL 24 cm. Pamiętajcie, że ten rękawek jest długości 3/4, nie jest to rękawek na całość naszej ręki, więc jeżeli chcecie mieć dłuższy rękawek, musieliście od początku opracować sobie inną metodę, znaczy się inną ilość nabierania oczek, żeby ten rękaw wszedł, rozszerzał nam się tak jak właśnie tutaj na tym brzegu. Więc kiedy już mamy określoną ilość oczek i określoną długość naszego rękawka, tak jak mówię, ma wynosić kolejno 33, 31, 29, 28, 26 i 24 cm. Teraz będziemy zamykać sobie oczka pod rękawem, czyli tutaj w miejscu, gdzie jest nasz marker. I będziemy je zamykać w podobny sposób, jak zamykaliśmy te oczka na naszym przedzie i tyle. Czyli cztery oczka będziemy zamykać z jednej strony oraz cztery oczka będziemy sobie zamykać z drugiej strony za rękawem, za markerem. I teraz tak. Rozmiar SM zamyka cztery oczka z jednej, cztery oczka z drugiej. Rozmiar LXL zamyka pięć oczek z jednej, pięć oczek z drugiej. Następnie rozmiar 2XL i 3XL zamyka 6 oczek z jednej i 6 oczek z drugiej strony. I wtedy zostaje nam na rękawie rozmiar S będzie miał 59, M 68 oczek, XL będzie miał 75, XL 78, 2XL 80, a 3XL 85 cm. I wtedy odkładamy robótkę i zabieramy się za drugi rękaw i wykonujemy go dokładnie w ten sam sposób. Ja Wam jeszcze tutaj przerobię i pokażę, jak zamykamy sobie te oczka. Ja sobie przerobię ten ostatni rządek, zatrzymam się cztery oczka przed, bo ja mam zamykać cztery oczka. Natomiast Wy w zależności od rozmiaru zwróćcie uwagę jeszcze raz na wzór, ile Wy oczek macie zamknąć. Pamiętacie, że ilość tych oczek jest podana zarówno w całości razem z tej strony i z tej strony, więc jak jest 8, no to wiadomo, że musimy 4 zamknąć przed markerem, 4 za markerem. Jak mamy zamknąć 12, no to zamykamy 6 przed markerem i 6 za. Więc ja sobie po prostu przerobię teraz do 4 oczek przed markerem i tam sobie je za chwilę zamknę. Tak. Zaczynając z tej strony. Jestem już te cztery oczka przed i zamykam sobie je. Ja sobie tak przerobię to oczko, drugie przerobię na prawo, a to pierwsze przeciągnę nad tym prawym. I mam zamknięte jedno oczko, następnie przerabiam kolejne i znów to oczko przeciągam, przerabiam, przeciągam. I tu mam zamknięte cztery. Ściągnę sobie marker i tu również muszę zamknąć cztery, czyli raz. Oj. Gdzie ta niteczka? Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Policzcie sobie jeszcze, czy dobrze odpowiednią ilość oczek macie zamkniętą. Zobaczcie. Ma to wyglądać w ten sposób. I ten rękaw teraz zostawiamy sobie tak i zabieramy się za drugi rękaw. Nie zamykamy już tych pozostałych oczek, ponieważ te oczka później będziemy dorabiać do naszego przodu i tyłu, ponieważ będziemy ten przód, tył
i rękawy robili w całości. Więc tutaj przyjdzie wtedy nasz przód i tył i będziemy po prostu lecieć. Tutaj będzie kawałek przodu, przejdziemy przez rękawy, kawałek tyłu i znowu z tej strony przez rękawy i kawałek przodu. I to będziemy dziergać w całości. Więc jak ten rękawek macie gotowy, robicie w tym momencie rękawek drugi w dokładnie ten sam sposób, żeby ten rękaw był tej samej długości, miał taką samą ilość oczek. I po skończeniu tego drugiego rękawa będzie to koniec części pierwszej i zapraszam Was na część drugą, którą przygotuję dla Was już wkrótce, kiedy będziecie mieli gotowe wszystkie elementy z części pierwszej.